Marzę o Paryżu ciągle, pisał w 1888 roku z Monachium Aleksander Gierymski, 2 lata przed podróżą do Francji. Na kartach obfitej, choć niekompletnej korespondencji Gierymskiego, Paryż pojawia się rzadko, niezmiennie jednak jako stolica artystycznej wolności, jako źródło upragnionej nowoczesności. Paryż miał się okazać najważniejszym punktem orientacji w sztuce nie tylko Gierymskiego, ale wielu także innych polskich malarzy przybywających do Francji w drugiej połowie XIX wieku, aby studiować w École des Beaux-Arts czy w jednej z licznych akademii prywatnych, jak Colarossi, Julien czy Suisse. Również po to, aby zażyć ciekawego życia ówczesnej bohemy na Montmartre czy Montparnasse. Okazuje się, że sztuka polska w drugiej połowie XIX wieku i początków XX stulecia wcale nie musiała być zanurzona w tematyce narodowej, aby się rozwijać wbrew diagnozie polskiego krytyka Antoniego Sygietyńskiego, który pisał: my pod nazwą sztuki polskiej rozumiemy tylko berło, koronę i konfederatkę, a nie tam jakąś kompozycję, rysunek, plastykę, kolor, nastrój, które zmaterializowana krytyka zgniłego Zachodu jedynie w rachubę bierze, nie zwracając wcale uwagi na to, co malarze malują, ale jak malują. Na dzisiejszym spotkaniu postaram się pokazać Państwu takich artystów, którym udało się wyrwać z zaklętego kręgu polskości, którzy dokonali znaczących przeobrażeń polskiej sztuki, tak w zakresie tematyki, jak środków formalnych, można nawet powiedzieć więcej, rozumienia roli obrazu, autonomizacji środków artystycznych. To właśnie tutaj miały źródła kolejne rewolucje luministyczne czy kolorystyczne od tak wczesnych pejzażystów jak Jan Stanisławski, Józef Chełmoński, Leon Wyczółkowski czy Gierymski, aż po uczniów Józefa Pankiewicza, którzy w filii Krakowskiej Akademii w Paryżu poznawali nie tylko nowoczesną sztukę francuską, ale także zbiory Louvru. Sygnalizuję na naszym wykładzie kilka takich ciekawych właśnie obszarów spotkań Francji i Polski, które w niepełnym wymiarze mogły się pojawić na wystawie Polska Siła Obrazu, która zasadniczo koncentruje się właśnie na tych narodowych tematach i problemach, począwszy od wątków napoleońskich, od znaczenia Hotel Lambert jako ważnego ośrodka politycznego i kulturalnego w Paryżu po powstaniu listopadowym. Na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie sporo miejsca poświęcono również tematyce historycznej i tak zwanemu historycznemu rodzajowi czy historycznej rodzajowości, a więc ujętej anegdotycznie tematyce historycznej w duchu malarstwa wielkiego akademika francuskiego Paula Delaroche'a, pod którego przemożnym wpływem pozostawał jeszcze wielki Jan Matejko. Przewrotnie tutaj przywołuję na sam początek właśnie Jana Matejkę, bo był to jeden z tych artystów, którzy największe sukcesy obok może Henryka Rodakowskiego odnosili w drugiej połowie XIX wieku w Paryżu, począwszy od lat 60. Matejko ponad 10 razy prezentował swoje płótna na różnych wystawach w Paryżu, zarówno oficjalnych salonach, jak wystawach światowych. 4-krotnie sam odwiedzał stolicę Francji, był odznaczany złotymi medalami, otrzymał Legię Honorową, został kawalerem Legii Honorowej. Głośno było o nim w prasie, no szczególnie oczywiście ekscytujące były wizyty i nagrody udzielane Matejce w środowiskach polonijnych, które bardzo żywo
dbały o przypominanie o sprawie polskiej. Jeszcze w 1900 roku za staraniem Cypriana Godebskiego udało się zorganizować wystawę sztuki polskiej w galerii Georgesa Petita, znanego marszanda, który przyczynił się między innymi do sukcesu impresjonistów. I na tej wystawie pokazywano właśnie twórczość od romantyzmu, od Orłowskiego i Michałowskiego, aż właśnie po współczesne malarstwo około 1900 roku. Znalazły się na tej wystawie między innymi właśnie nazwiska Matejki czy Józefa Chełmońskiego. Niektóre z tych obrazów zresztą na wystawie Polska siła obrazu są przypominane. Ostatnią prezentacją obrazu Matejki w Paryżu była właśnie Dziewica Orleańska w 1887 roku. Artysta nawet zamierzał pokazać to największe płótno w swoim dorobku, przekraczające formatem nawet bitwę pod Grunwaldem narodowi francuskiemu. Ostatecznie, jak wiadomo, dzieło trafiło do kolekcji Edwarda Raczyńskiego. Dzisiaj Dziewicę Orleańską można podziwiać w Galerii Rogalińskiej. Nie był to jednak sukces Jana Matejki. Sztuka francuska, nie tylko francuska, weszła już, można powiedzieć, na nowe tory w latach 80. Do Lamusa zaczęto już odsyłać te wielkie historyczne machiny uderzające patosem, ekspresją, w wypadku Matejki także swoistym horror vacui. A więc temat jest francuski, triumfalny wjazd Joanny d'Arc, ale sama formuła malarska zaprezentowana przez Matejkę wydawała się już wówczas przebrzmiała. Na samym początku chciałabym Państwu zaprezentować kilka takich różnorodnych ścieżek i karier Polaków w Paryżu, rozmaitych konwencji, stylistyk artystycznych, wynikających także z wykształcenia, po to, aby uświadomić, jak różnorodne było środowisko polskich malarzy we Francji. Niektórzy z nich przyjeżdżali do Paryża na kilka miesięcy, inni spędzali tutaj kilka lat, inni kilkadziesiąt. Pierwszą artystką, którą chciałabym przywołać i o której na pewno niedługo będzie głośno, nie tylko w Warszawie, jest Anna Bilińska. Młodo zmarła malarka, która odniosła w Paryżu sukces. W przyszłym roku w Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowana będzie monograficzna wystawa tej malarki, pokazanej właśnie w taki kontekstowy sposób w środowisku Akademii Julien, gdzie pobierała nauki między innymi u Toniego Roberta Fleury'ego. Później została także opiekunką pracowni w Akademii Julien. Widzą Państwo dwa piękne obrazy. Jeden z Muzeum Narodowego w Warszawie, Murzynka, niedawno odzyskana strata wojenna. I drugi piękny autoportret, za który Bilińska otrzymała srebrny medal na wystawie światowej. Już w trakcie nauki, a przyjechała do Paryża w 1882 roku, została zauważona jako uzdolniona malarka. Anna Bilińska ma zatem jeszcze, można powiedzieć, taką formację akademicką i to widać w jej wspaniałym warsztacie, znakomicie odmalowanych detalach, takich jak biżuteria, tkaniny, ale jednocześnie potrafi w niezwykły sposób, taki chciałoby się powiedzieć czuły, scharakteryzować psychologiczne portrety swoich modelek, jak w tym wypadku nieco przestraszonej, czarnoskórej dziewczyny, portretowanej zresztą także przez inne
malarki z Akademii Julien. Drugim artystą, który w Paryżu odnosił sukcesy, jest Józef Chełmoński, którego zwykle widzimy jako takiego swojskiego artystę, szczerze przywiązanego do polskiej ziemi, reprezentującego właśnie no niemalże narodową odmianę realizmu. Jako że artysta także podczas pobytu w stolicy Francji, kilkunastoletniego pobytu, malował głównie tematy, które obrazowały scenerię kresów wschodnich, chętnie podróżował na Podole, Wołyń, odnajdując tam wspaniałe krajobrazy, przestrzeń, taką dzikość ptactwa, które fascynowało także klientów na zachodzie Europy. Malował w Paryżu rozpędzone trójki czy czwórki. Jako świetny obserwator potrafił uchwycić ruch zwierząt. Ale sztuka Chełmońskiego wbrew pozorom wcale nie była taka wyizolowana i niezależna od tego, co się działo w ówczesnym malarstwie francuskim. A pamiętajmy, że lata 70., bo wtedy w połowie lat 70. po słynnym skandalu z Babim Latem w Zachęcie wyjechał Chełmoński do Francji. Lata 70. to już moment, kiedy zarówno twórczość tak zwanej szkoły Barbizon, czyli pejzażystów malujących lasy Fontainebleau, choć nie tylko ten obszar Francji, czy sztuka Courbetta, był już właściwie takim kierunkiem, można powiedzieć, uznanym i zakademizowanym. Na pewno te przykłady, na które się powołuje, które można było, obrazy tych artystów można było oglądać na ówczesnych wystawach, na pewno miało to wpływ znacznie szerszy na malarstwo polskie niż ja dzisiaj pozwalam sobie zaprezentować, bo pamiętamy również o tym, jaki wpływ mieli Barbizończycy chociażby na Józefa Szermentowskiego. Z twórczością francuskich pejzażystów wielu polskich malarzy spotykało się także w Monachium, gdzie na choćby międzynarodowej wystawie 1869 roku prezentowano pracę Daubigniego czy Duprego. Wówczas także zatriumfował w Monachium Gustave Courbet. Chełmoński krytykowany był w rodzimej prasie za wulgarność, brzydotę, porównywano go z Courbettem, ale okazuje się, że w istocie jest to artysta, można powiedzieć, dużo bardziej akademicki pod względem warsztatu niż Francuz. I zazwyczaj przypisuje się tematyce jego obrazów takie intencje patriotyczne, ale okazuje się, że o tym kierunku jego malarstwa decydowała także koniunktura. Po prostu tego rodzaju obrazy spotykały się z zainteresowaniem marszandów i klientów. Utrzymywał artysta także kontakty z modnymi malarzami francuskimi, żeby przypomnieć Meissoniera, Jérôme'a, Neuville'a czy Edouarda Detaille'a. Ja pokazuję Państwu tutaj takie ciekawe zestawienie targu na konie w Bałcie Józefa Chełmońskiego z nieco wcześniejszym dziełem Rozy Bonheur, francuskiej animalistki, jednej z pierwszych takich uznanych kobiet, które otrzymały legię honorową i która malowała właśnie prowincję, wieś, zwierzęta, ale w zmonumentalizowanej, często takiej właśnie dynamicznej formule
która bliska jest także naszemu artyście. Choć wiele z pejzaży Chełmońskiego z tego paryskiego okresu sprawia wrażenie dzieł ewokujących właśnie klimat polskiego krajobrazu, to powstawały one w okolicach Paryża. Tak jest ze słynnymi dropiami prezentowanymi na wystawie Polska Siła Obrazu. Wiadomo, że to tam w okolice Paryża udawał się właśnie Chełmoński na plenery. Lata 70. to w Paryżu także okres dojrzewania i rozkwitu impresjonizmu i wreszcie fascynacji sztuką japońską. I może nie wprost i nie w tak radykalnej formule, jak to się odbywało we Francji, ale bardzo często Chełmoński daje się tej inspiracji ponieść, chociaż jest to zaznaczone w sposób bardziej dyskretny. Tutaj pozwoliłam sobie przywołać Félixa Braquemonda, francuskiego grafika zafascynowanego właśnie japońskimi drzeworytami, który przenosił pewne zasady sztuki japońskiej na widoki francuskiej prowincji. Tutaj mają Państwo takie ciekawe ujęcie burzowej chmury i ptactwa, a więc błahy, banalny temat, który pojawia się u wielu ówczesnych artystów, nawet Claude'a Moneta, który maluje indyki. Józef Chełmoński w latach 70. i 80. pisał z podziwem o pejzażach francuskich, właśnie malowanych całkowicie w plenerze. Przekonany był, że malarstwo Francuzów stoi tak wysoko, bo mają pejzażystów malujących po polach. Uwagi te mogą się odnosić nie tylko do barbizończyków czy impresjonistów, ale także do Julesa Bretona, którego podziwiał za czarujące efekty słońca na figurach leżących na rżysku. Wojciechowi Gersonowi donosił, że to właśnie pejzaż, w zakresie którego zaszły wielkie zmiany, najlepiej reprezentowany jest na wystawie. Chełmoński widział prawdopodobnie drugą wystawę impresjonistów u Dirą Ruela, o której Henryk Piątkowski pisał ze zdumieniem jako o zjawisku nowym, całkowicie odległym od malarskich metod wpajanych przez Akademię Monachijską. I tutaj znowu przywołuje właśnie pracę Julesa Bretona czy François Millieta, ludowa tematyka, nieco idealizowana. To jest często właśnie powrót po dniu pracy, pasterki. Elementy krytyki społecznej pojawiają się tutaj w zaledwie taki aluzyjny, dyskretny sposób. Uderza przede wszystkim idylliczna aura tych przedstawień, wspaniale malowane słońce. Bardzo często do Julesa Bretona porównuje się także ludowe wątki w twórczości Aleksandra Gierymskiego, chociażby słynny Anioł Pański, monumentalna figura właśnie takich chłopek podczas modlitwy, temat, który realizował również François Millet. I jeszcze przykład Charlesa François Daubigniego z lat 70. Panoramiczne widoki o nieco takiej właśnie monochromatycznej gamie barwnej, akcentujące
raczej nastrój niż anegdotę. Sztafasz ma tutaj zaledwie takie marginalne znaczenie. To bezpośrednie odczucie natury i malowanie w plenerze skutkowało pewnego rodzaju rozluźnieniem faktury, większą swobodą, szkicowością, operowaniem impastami. Chełmoński może nie był tak radykalny jak Charles-François Domini, ale z pewnością ten przykład w orbicie jego zainteresowań i fascynacji należałoby umieścić. Ta polska wersja pleneryzmu osadzona jest zatem w realistycznym widzeniu, chociaż wchłonęła pewne elementy obrazowania impresjonistycznego i wcześniej właśnie barbizońskiego, co prowadziło do również rozjaśnienia palety, do większej swobody w zakresie kompozycji. To, co jednak odróżnia polskie krajobrazy, jak pisał już niegdyś Wiesław Juszczak, to właśnie to przesiąknięcie emocjonalizmem, takim pietyzmem w stosunku do natury. Intensywną nastrojowością wyniesioną często przez polskich artystów już z etapu monachijskich studiów, gdzie modne było pojęcie Stimmung, czyli właśnie harmonia, zestrojenie, nastrój, poszukiwanie takich subtelnych aranżacji, harmonii barwnych, gradacje światła i cienia, chętnie wybierane pory zmierzchu czy świtu, pozwalające właśnie na wprowadzenie tych subtelnych, jak mówiłam, wirtuozerskich często przejść tonalnych. W odniesieniu do Chełmońskiego mówi się wręcz o mistycznym kulcie przyrody. I tu zachód słońca zimą już po powrocie na ziemię polskie. Artysta zamieszkał na Mazowszu, w Kuklówce, gdzie można powiedzieć w radykalny sposób realizował tę barbizońską ideę bezpośredniego kontaktu z naturą, chętnie wędrując po okolicznych polach i łąkach, wsłuchując się w odgłosy ptaków, studiując różne pory dnia, pory roku, poszukując właśnie takich ciekawych efektów luministycznych. I jeszcze jedno takie ciekawe zestawienie kozaków Chełmońskiego ze współczesnymi francuskimi realistami, ale także malarzami historycznymi, do których zaliczyć można Jean-Louis Ernesta Meissoniera czy Edouarda Detailla, które pokazują no nie tylko analogie czy wpływy, ale również pewną konwencję komponowania, obrazowania rzeczywistości na wzór kadrów fotograficznych, jakby przypadkiem z ukosa, fragmentarycznie potraktowanym, takim często bliskim kadrze, co daje wrażenie wycinkowości i wrażeniowości. Podobna gama kolorystyczna, podobna kompozycja i podobny sposób myślenia o temacie historycznym, któremu odebrany jest właśnie taki patos, retoryczny gest, a podkreślana jest autentyczność, niemalże dokumentarny charakter wydarzenia. I na sam koniec właśnie to spotkanie z francuskim impresjonizmem w latach 70., po początek lat 80., to jest ten moment organizacji kilku wystaw impresjonistów.
o których było wówczas głośno. Sam Chełmoński nigdy nie był tak radykalny jak impresjoniści. Zawsze ta akademicka baza, fundament w zakresie sposobu modelowania, poszukiwania iluzji, głębi był jakby niezbywalnym elementem jego twórczości. Tym niemniej widzą Państwo te próby rozjaśnienia, nadania właśnie takiego charakteru barwnej feerii, zjawiska, oddania wrażeniowości w jego obrazach z lat 90. i z początku XX wieku. I tutaj zestawiam te przykłady z najbardziej radykalnym, najbardziej konsekwentnym impresjonistą, jaki był Claude Monet, który ostatecznie, można powiedzieć, podważył wyjściowe przesłanki impresjonizmu, zmierzając do niemalże uabstrakcyjnienia wizji natury, nadania jej charakteru subiektywnej, kolorystycznej wizji. I tak jak u Moneta, można mówić o prawdziwym kulcie natury, natury, która nie potrzebuje już sztafażu obecności człowieka, która zdaje się właśnie taką wielką, nieskończoną świątynią podlegającą stałemu, kosmicznemu rytmowi. Ten kult natury z pewnością Chełmoński dzieli z wielkim francuskim impresjonistą. W jego twórczości występują także podobne motywy. To są rozmaite stogi, tafle wody, odbicia, właśnie refleksy i światło stają się w pewnym sensie tematem obrazów. Leon Wyczółkowski w 1878 roku zwiedził wystawę powszechną w Paryżu, gdzie także mógł oglądać pracę Claude'a Moneta. I podobnie jak Chełmoński, spotkanie z francuskim impresjonizmem, z tą radykalną, można powiedzieć, formułą naturalizmu odcisnęło się na jego rozumieniu obrazu, na znaczącym rozjaśnieniu palety. To dotyczy zresztą także wielu, powiedzielibyśmy, akademickich malarzy, takich jak Józef Brandt czy Henryk Siemiradzki. Malarką, która przeniosła się pod koniec lat 90. do Paryża z Monachium, była także Olga Boznańska, która już do końca życia przez kilka kolejnych dekad mieszkała w Paryżu. Malując przede wszystkim portrety, ale także martwe natury czy widoki swojej pracowni, artystka zapatrzona w twórczość przede wszystkim Edwarda Villarda, którego podziwiała, chociaż jej malarstwo można z powodzeniem zestawiać także z twórczością Jeana Carriera, impresjonistów. Jest to niezwykle indywidualny styl malarski, w którym dostrzegamy jakby ślady rozmaitych prądów ówczesnej sztuki francuskiej, ale właśnie w oryginalny sposób interpretowane, bo z impresjonizmem łączy Olgę Boznańską to rozbicie plamy, pewnego rodzaju dematerializacja przedmiotów, ale z drugiej strony jej malarstwo jest dużo bardziej intensywne, może także dlatego, że prezentuje ciekawe psychologiczne portrety swoich bohaterów. Niekiedy wydaje się wręcz drapieżne czy protoekspresjonistyczne. Idealną taką kategorią dla opisu wielu z jej portretów byłby termin ukuty przez Cezarego Jelentę w 1897 roku, czyli intensywizm, co przy apsychologicznym
impresjonizmie znacząco się odróżnia. Jej obrazy były pokazywane także na wielkich wystawach we Francji, jak właśnie salon organizowany przez Société Nationale des Beaux-Arts, czy wystawa światowa 1900 roku. Aleksander Gierymski, o którym już była mowa na samym początku, no doznał swoistego wstrząsu czy olśnienia, oglądając młodą sztukę francuską w czasie swoich pobytów w Paryżu. Pod koniec lat 90. tak pisał po obejrzeniu Galerii Luksemburskiej, gdzie prezentowane były dzieła impresjonistów ofiarowane przez Caillebotte'a. W Luksemburgu sala Moderne Wariacka zrobiła na mnie zupełnie inne wrażenie niż zeszłego roku, kiedy ją po raz pierwszy widział. Nie mówię o Manecie, ale o pejzażach szczególnie ze śniegiem. Od tych ludzi można się o wiele więcej nauczyć, jak w salach, gdzie same obrazy uznanych ludzi. Chodzi tutaj oczywiście o ten oficjalny salon organizowany przez Société des Artistes Français. Gierymski, który był nieprawdopodobnie chłonny, nieprawdopodobnie wrażliwy i skłonny do artystycznego ryzyka, musiał rozpoznać w młodej sztuce francuskiej swoje własne twórcze ambicje, nurtujące go no, co najmniej od lat 70. problemy, które wynikały po prostu z pleneryzmu. Najprawdopodobniej właśnie to ta konfrontacja ze sztuką francuską dała ważny impuls otwierający malarza na eksperymenty w zakresie formy i techniki, takie właśnie penetrowanie zjawisk świetnych, kwestionowanie akademickiej budowy obrazu, nowe rozumienie koloru, nieustanne naruszanie także akademickiej zasady fini, czyli starannego wykończenia malowidła. Chociaż z jego korespondencji, w jego korespondencji możemy wyczytać także wiele słów uznania dla misternego iluzjonizmu Meissoniera, którego właśnie obrazy były tak wycyzelowane, drobiazgowo wykończone. Z drugiej strony stanowczo krytykował taką zakademizowaną formułę malarstwa Bonata czy Gervais. Pozwolę sobie zacytować artystę, który właśnie z oddalenia, odłączony od życia monachijskiej kolonii artystycznej, wydał surowy osąd na temat sztuki polskiej. To nie sprawa klasycyzmu i romantyzmu lub inna, to zupełnie co innego. To w sztuce nie kwestia sztuki, jak myślałem, to ciągle sprawa egzystencji narodowej w innej formie. Obawa utracenia dawnych pojęć, dawnych ideałów. Jest to nieszczęście, które na nas trafiło, że żyjemy wśród tego świata. Ale oni mają rację, nie chcieć się zmodernizować. Spojrzyj na Polskę z daleka. Co by się stało z zupełną modernizacją? Nie wiem. Może się mylę, nie byłoby Polaków. Aleksander Gierymski stoi tutaj jakby w obliczu całej, można powiedzieć, tradycji polskiego malarstwa, obarczonego niejako misją przypominania o polskiej niepodległości, konsolidowania narodu w czasie niewoli narodowej. To wszystko sprawiało, a zwłaszcza, że przemawiał za tym autorytet wielkiego Matejki, że artyści poczuwali się do tego obowiązku podejmowania tematyki historycznej, narodowej, już to w formule takiej właśnie fantazji na temat wielkiej przeszłości Rzeczpospolitej obojga narodów, już to dramatycznych wydarzeń, które związane były z manifestacjami patriotycznymi w latach 60. czy wybuchem powstania styczniowego i represjami, które ono spowodowało w zaborze rosyjskim. Okazuje się jednak, że
wielu artystów polskich, wbrew temu, co pisał Sygietyński, poszukiwało dróg wyjścia poza ten zaklęty krąg polskości, eksplorując właśnie zagadnienia formy, koloru, światła, szukając porozumienia z nową sztuką francuską. Ale właśnie Gierymski, jak pisał, chciał czuć się Europejczykiem. Unikał historiozofii, unikał tematyki narodowej. Już w czasie swoich studiów monachijskich. Kiedy przyjechał do Paryża w 1890 roku, z pewnym zawstydzeniem wspominał, co prawda z moimi obrazami jest komisz, czyli dziwnie. Wyglądają wśród zabielonych obrazów, w domyśle francuskich, jak drzwiczki od pieca kaflowego otwarte. W rezultacie przyszedłem do wniosku, że muszę zmienić technikę i szerzej brać motywy. Tylko szerokie rzeczy widać, jak na dużych wystawach. Nie można używać całej skali siły. Inaczej tak jak ze mną, drzwiczki od pieca. Miał tutaj Gierymski na myśli słynne nokturny, jak plac Maksymiliana Józefa w nocy, czy opera paryska w nocy, skończona jeszcze w Paryżu w 1891 roku. Ciemne obrazy ze sztucznym oświetleniem, o bogatej kolorystyce, architekturze malowanej jeszcze pod linijkę i laserunkowym sposobem nakładania warstw farby, czyli jedna na drugą, po to, aby uzyskać głębię koloru. Tymczasem malujący w pełnym słońcu nowocześni malarze francuscy, biorący motywy szeroko, szybkim alla prima, taką dywizjonistyczną plamą i do tego jeszcze kryjącymi farbami, które niweczyły efekt głębi, były dlań wówczas objawieniem, rewelacją takiej właśnie świeżej, oryginalnej techniki, ale nawet czymś więcej, nowego sposobu widzenia, objawieniem wizualności właśnie. Jak mówiłam, problem ten nurtował Gierymskiego już w zasadzie od czasów Altany, kiedy próbował przenieść na to płótno malowane w pracowni to wrażenie świeżości, naturalności światła podpatrzonego w plenerze. Na pewno w latach pobytu Gierymskiego w Paryżu odbywały się liczne pokazy sztuki impresjonistów. Choć artysta przyjechał do stolicy Francji już po słynnej wystawie Moneta u Georgesa Petita w 1889, którą widzieli Pankiewicz i Podkowiński, i wystawie Pissarra zorganizowanej przez Marchanda w lutym 1890 roku. Nie wiemy na pewno, czy zaglądał do galerii Giron Ruela, który w latach jego pobytu budował handlowy sukces impresjonistów. Na pewno odwiedzał dwukrotnie wspomnianą już galerię luksemburską ze zbiorami Gustava Caillebotta, wśród których znalazły się prace Maneta, Moneta, Degasa, Pissarra, Sisleya czy Cezanna. Impresjonizm z pewnością przebudował jego wizję sztuki, stanowiąc swoiste dopełnienie dotychczasowych plenerowych poszukiwań. I tutaj świetny tego przykład, Wieczór nad Sekwaną. To ta mniejsza reprodukcja przedstawia szkic, większa z Muzeum Narodowego w Krakowie. No, zaleca się już takim no, niemalże puentylistycznym potraktowaniem
plamy barwnej. Z Paryża pisał do Witkiewicza: oto jestem już o wiele moderniejszy. Moderność polega na zdecydowanym kolorze położonym prawie od razu, bez przemęczania płótna ciągłymi laserunkami i malowanie świeżymi kolorami bez pastwienia się nad obrazem dla wydobycia siły i plastyki. Właśnie impresjoniści bardzo często malowali właśnie alla prima, szybciej, bez podrysowania, co dawało taki efekt świeżości czy spontaniczności malarskiego gestu, chociaż oczywiście no, do pewnego stopnia zmitologizowana jest taka improwizatorska natura całego tego nurtu. Wielu artystów pracowało w studiu, obrazy były także niszczone, a więc zasada jednak pewnego artystycznego efektu, a nie tylko rejestrowania świata, przyświecała także impresjonistom. Wspomniany Georges Seurat, którego nazwisko wyznacza już, można powiedzieć, nowy kierunek w sztuce, jakim jest neoimpresjonizm, w dużej mierze podważający tę analizę światła impresjonistów w imię takiego właśnie metodycznego, systematycznego studium koloru, a więc zaprzeczenia tego bezpośredniego, spontanicznego rejestrowania zjawisk natury. Także Georges Seurat w latach, w których Gierymski przebywał w Paryżu, był prezentowany na salonach niezależnych, na przykład w 1891 roku. 5 obrazów prezentowano tego artysty, w 1992 roku na wystawie pośmiertnej kilkadziesiąt prac, rysunków, szkiców, w tym słynną niedzielę na Grand Jatte. I tutaj dla właśnie porównania z neoimpresjonizmem przywołuję jedną z takich najpóźniejszych prac Aleksandra Gierymskiego, już z jego rzymskiego okresu, która uzasadnia tę trafność skojarzenia z neoimpresjonizmem, gdzie ten efekt migotliwej tkanki obrazu uzyskany jest na szorstkiej i suchej powierzchni, na której plamy kładzione są właśnie czystymi barwami. To wynikało także z przyjętej, tak jak mówiłam, techniki, to znaczy takiej porowatej materii malarskiej uzyskanej przez wielokrotne nakładanie chudej farby poprzez topowanie albo właśnie przecierki półsuchego pędzla, co daje taką właśnie bogatą kolorystykę i migotliwość, wrażenie takiego prześwietlenia płótna. Warto także podkreślić przy tej okazji, że w prasie polskiej sporo na temat sztuki francuskiej pisano. Oczywiście nie tylko impresjonistów, bo można odnaleźć także wiele uwag poświęconych twórczości Meissoniera czy Corota. Zasadniczo jednak stosunek do impresjonizmu był dość zdystansowany, żeby nie powiedzieć niechętny. Pozwolę sobie znowu zacytować Antoniego Sygietyńskiego i fragment jego ruchu artystycznego. Impresjonizm, impresjonizm. Jakże nazwa ta brzmi u nas dziwacznie, a i pojęcie tego wyrazu ma różne znaczenie.
Dalej powołuje się Sygietyński na oceny impresjonizmu jako szkarady formy, objaw zboczenia umysłowego. Impresjonista dzisiejszy to neurastenik i nieuk. Dla innych impresjonizm to ostatnie słowo sztuki, materia uduchowiona, duch wcielony w farby, dźwięki, słowa czy kształty, absolut ujęty w formę zmysłową, ale już Monet to rysownik niezdarny i malarz cudaczny. Większość polskich badaczy jest przekonanych, że impresjonizm był u nas tylko epizodem krótkotrwałym, powierzchownym. Wydaje się jednak, że ten epizod zaważył na późniejszym rozwoju polskiej sztuki, otworzył furtkę na takie już dwudziestowieczne rozumienie koloru, był także drogą uwolnienia się właśnie od tej tradycyjnie polskiej tematyki. Artystą, który uchodzi za najbardziej francuskiego z polskich malarzy, wręcz no, nazywany był Francuzem i oskarżany o obojętność wobec polskiej problematyki, jest Józef Pankiewicz, który wspólnie ze swoim przyjacielem, kolegą Władysławem Podkowińskim w 1889 roku wyjechali do Paryża, gdzie oglądali wspomnianą retrospektywę malarstwa Claude'a Moneta. Ale to Pankiewicz, który znacznie dłużej żył, który w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jako pedagog wychował całe pokolenie przyszłych kolorystów ze słynnego Komitetu Paryskiego, miał znacznie większe znaczenie dla tego właśnie kierunku. Malarz był przyjacielem nabisty Pierre'a Bonarda, Roberta Deloneya, Feneona, miłośnikiem sztuki Cézanne, ale także poezji Mallarmego. I to on rozpoznał doniosłość impresjonizmu, a w późniejszym okresie swojej twórczości kolejnych nowych kierunków, które wyrastały z rewolucji impresjonistycznej, no między innymi właśnie fowizmu. Pankiewicz był wielbiony właśnie przez następne pokolenie twórców, żeby przypomnieć Józefa Czapskiego czy Jana Cybisa. To on stał się takim wcieleniem nowoczesnego malarza, który właśnie nie poddaje się żadnej rutynie, schematom, doktrynie, który nieustannie rewiduje swoje przekonanie malarskie, przekonania malarskie, i bada sam proces widzenia. W 1889 roku, kiedy dotarł z Podkowińskim do Paryża, to jest rok wystawy światowej, wspomnianej retrospektywy Moneta, ale także ekspozycji w Café Volpini prezentującej osiągnięcia grupy tzw. impresjonistów i syntetystów skupionych w kręgu Paula Gauguina, czyli malarzy z tak zwanej szkoły Pont-Aven. Dla Pankiewicza i Podkowińskiego to odkrycie takiego właśnie silnego światła, prostej tematyki miejskiej, intensywności kolorów musiało być olśnieniem. Po powrocie z Francji artyści zaprezentowali swoje dzieła w salonie Krywulta w 1890 roku, wywołując prawdziwą falę konserwatywnej krytyki. I to spowodowało, że obaj twórcy wycofali się, można powiedzieć, na pozycję symbolizmu, powracając do
takiej właśnie formuły ciemnych obrazów. Jak pisała Elżbieta Harazińska, to rozstanie ze światem impresjonizmu wynikało zarówno ze zniechęcenia, jak i z samej potrzeby zapoznania się z tendencjami modnego, a także przywianego, przyzywanego z Francji symbolizmu. W 1892 roku Przegląd Tygodniowy opublikował artykuł Symboliści w sztukach plastycznych, którego autor opierał się na tekście Georgesa Alberta Oriera z 1992 roku Symboliści, publikowanego na łamach Revue Encyclopédique, który to tekst był taki, można powiedzieć, programowym manifestem symbolizmu. Obok francuskiego tematu, jakim jest targ na kwiaty przed kościołem świętej Magdaleny w Paryżu, pokazuję Państwu tutaj kilka takich właśnie jeszcze impresjonistycznych importów na gruncie polskim w twórczości Podkowińskiego i Pankiewicza, między innymi Mokra wieś i Dzieci w ogrodzie, bracia Kotarbińscy uchwyceni przez malarza podczas jednego z letnich plenerów u przyjaciół niedaleko Radzymina, gdzie no, widzą Państwo tę próbę przyswojenia zasad impresjonizmu na gruncie polskim, co przejawia się tak w błahym temacie, tak w sposobie takiego migawkowego, rzekomo przypadkowego kadrowania, jak rozbiciu koloru lokalnego na tę migotliwą tkankę czystych barw. Samo zainteresowanie też taką tkanką wielkiego miasta, widokami z góry, chętnie podejmowanymi przez impresjonistów malujących wielkie paryskie bulwary, posiłkujących się często ówczesną fotografią, znajdzie oddźwięk w dorobku rodzimych artystów, no, badających także możliwości farby, faktury, struktury obrazu, uwalniających się właśnie od tej zasady takiego gładkiego, eleganckiego, akademickiego wykończenia malowidła. Ale jak wspomniałam, skandal, jaki wywołały obrazy malarzy w 1890 roku, spowodował powrót do tematyki bardziej symbolistycznej. Widzą Państwo tutaj słynny nokturn Łabędzie w ogrodzie Saskim jako przykład fascynacji poezją Stefana Mallarmego, poszukiwanie takich właśnie wysmakowanych harmonii, które korespondują ze stanami duszy, które urzekają taką muzycznością tego dzieła, które właśnie nie naśladuje, nie opisuje świat, ale wyraża, stając się właśnie metaforą symbolistycznej poetyki, sugestywnej, mglistej, niedookreślonej, melodyjnej, jak właśnie poezja Verlaine'a czy wspomnianego Mallarmego. Podobnych efektów płynności, migotliwości, takiej bezkonturowości poszukiwali w tym czasie Boznańska, ale też Villard czy Carrière. No i wreszcie z tego późniejszego okresu no kilka przykładów takich spotkań z malarstwem nabistów, przede wszystkim przyjaciela Bonarda, czy pejzaż Saint-Tropez z początku już XX wieku,
Pankiewicz z Bonardem na letnie plenery z rodzinami podróżowali na południe Francji. Już od 1888 roku w Paryżu przebywał także Władysław Ślewiński, który został przyjacielem Paula Gauguina, jak mawiał: kocham Polskę i Gauguina. Artysta, który wszedł w krąg cyganerii chez Madame Charlotte, czyli słynnej crèmerie, kawiarni, gdzie bywali twórcy skupieni wokół La Revue Blanche, znanego magazynu braci Natansonów, notabene urodzonych w Warszawie. Bywali nabiści, różokrzyżowcy, ale też na przykład Alfons Mucha czy Wyspiański. Ślewiński nawiązał kontakty z całą tą międzynarodową cyganerią, stając się właśnie przyjacielem Gauguina i pod jego wpływem rozwinął w swojej twórczości zasady syntetyzmu, co widać w pokazywanych tutaj obrazach. No, bretonki są wprost przykładem zainteresowania tematyką podejmowaną w tym okresie przez Paula Gauguina, który wraz z grupą zapatrzonych w niego artystów stworzył rodzaj kolonii artystycznej, no w każdym razie przyjacielskiego kręgu właśnie w Pont-Aven. I wreszcie Wyspiański, który aczkolwiek no, sprawia wrażenie jednego z takich właśnie najbardziej narodowych twórców, to w Paryżu spędził ponad 2 lata. Razem z Józefem Mehoferem, chociaż nie dostali się do École des Beaux-Arts. I także w ich twórczości można widzieć takie odważne transpozycje motywów natury w syntetyczne znaki, fascynację tym intensywnym kolorem, pod wpływem zapewne twórczości postimpresjonistów szeroko rozumianych. Tutaj oczywiście tak prowokacyjnie Państwu zestawiam te obrazy, nie mając na myśli wpływu tych konkretnych dzieł na twórczość Wyspiańskiego, ale żeby pokazać pewną wspólnotę myślenia o obrazie. Gładkie, intensywne kolory tła, kaligraficznie potraktowana linia, brak głębi. To oczywiście także wpływy grafiki japońskiej, które zaważyły na wielu ówczesnych, nowoczesnych twórcach. I wreszcie kolejne zestawienie, jeśli chodzi o rozumienie obrazu jako takiej dekoracyjnej, płaskiej powierzchni. To właśnie w kręgu nabizmu, do którego przynależy Paul Ranson, Maurice Denis sformułuje słynną definicję obrazu rozumianego jako właśnie płaszczyzna podzielona kolorami w określonym porządku. Znowu zestawiam różnych twórców, nie sugerując jakichś bezpośrednich związków, ale próbując jakby uświadomić jakby ogólniejszą tendencję i modę w takim poszukiwaniu tych walorów dekoracyjnych, niezależnie od przemożnych wpływów ruchu Arts and Crafts. Ale to dotyczy także twórczości Józefa Mehofera, który z kolei bliższy jest takiemu nurtowi nabistycznego intymizmu. Zestawiam jego dzieła z Claude'em Monetem i
Pierrem Bonnardem. Widzą tutaj Państwo nie tylko to niezwykłe światło, które emanuje ze wszystkich tych obrazów, ale także rozmaite takie zabawy przestrzenią, proporcjami, czy muza Józefa Mehofera tutaj z pracami Maurice'a Denisa, czołowego nabisty zestawiona. I nie chodzi o powierzchowne podobieństwo białego stroju, ale właśnie umiejętność takiego kaligraficznego traktowania linii, stylizowania, do pewnego stopnia prymitywizowania także tych wizerunków na wzór dawnych artystów, którzy fascynowali Maurice'a Denisa, czy na sam koniec jeszcze piękne cynie Mehofera zestawione z fragmentami martwych natur Paula Gauguina. Okazuje się, że polscy twórcy wcale nie są tak wyizolowani. Na pewno takim artystą, który odkryty został przez francuskich artystów, pisarzy, filozofów, był Witold Wojtkiewicz, zestawiany przez André Gide'a z Bonnardem, Toulouse-Lautrecem czy Daumierem, chociaż mało prawdopodobne, żeby były to rzeczywiste inspiracje dla jego twórczości, raczej pewnego rodzaju zbieżność. I na sam koniec tylko chciałam przywołać cały krąg artystów, których nie pokazujemy na wystawie Polska Siła Obrazu, choć gdyby brać pod uwagę statystyki, to z pewnością początek XX wieku, to ten moment najgwałtowniejszych, najczęstszych wypraw do Paryża. Już w latach 1900-1905 przyjechali tutaj m.in. Melamuter, Elie Nadelman, Eugeniusz Zak, Roman Kramsztyk, Gustaw Gwozdecki, który prowadził założoną w 1914 roku Akademię Polską. Gwozdecki, który sam jest właśnie takim polskim fowistą promowanym przez Apollinera i Salomona. Były to najczęściej podróże właśnie w stronę wolności, często ucieczka przed cenzurą, policją, prowincją, jak pisała niegdyś Elżbieta Grabska. 1905 rok to moment, kiedy na salonie jesiennym zadebiutowali w Paryżu fowiści. Wprawdzie określenie École de Paris, czyli szkoła paryska, jest niejednoznaczne, wymyka się próbom prostej definicji. Użyto tego pojęcia ex post, ale ciągle funkcjonuje w literaturze na określenie właśnie międzynarodowego środowiska artystycznego Paryża, aż po czasy wybuchu II wojny światowej, i potężną grupę tego środowiska stanowili właśnie przybysze z Polski, często o żydowskich korzeniach, generalnie z Europy środkowo-wschodniej, których twórczość inspirowana była rozmaitymi nurtami syntetyzmu, nabizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, fowizmu, kubizmu, aż po neoklasycyzm i surrealizm. Malarze tego środowiska właśnie nie uchodzą za nowatorów. Ich sztuka z reguły nie inicjowała jakichś nowych ruchów awangardowych, odwołując się właśnie do już autorytetów takich jak Cézanne, Matisse czy Paul Gauguin, ale jest to właśnie ten moment takiego zerwania z duchem młodopolskiej sztuki, wejścia w krąg zdecydowanie kosmopolityczny. Artyści tego środowiska bardzo często wyjeżdżali także na plenery do Bretanii, jak między innymi Melamuter czy Eugeniusz Zak, albo do Prowansji, jak
jak Kiesling. Według Wacława Gąsiorowskiego w 1913 roku przebywało w Paryżu 299 polskich artystów, w tym około 80 kobiet, a więc jest to znakomity wynik, nie licząc właśnie tych twórców starszej generacji, jak Olga Boznańska, Władysław Śliwiński, Józef Pankiewicz. Odrębny krąg tworzyli w Paryżu przedstawiciele Komitetu Paryskiego, czyli studenci Józefa Pankiewicza, Jan Cybis, Józef Czapski, Artur Nacht-Samborski czy Piotr Potworowski, którzy wyjechali do Paryża z inicjatywy właśnie Pankiewicza w 1924 roku, choć większość z nich powróciła do Polski w 1931 roku. A zatem ten kolor odkryty już, kolor i światło odkryte przez to pierwsze pokolenie realistów, którzy w latach 70. przyjeżdżali do stolicy Francji, miało daleko idące konsekwencje w wieku XX.